Dnia 10 listopada zebrała się komisja powołana decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Mławie w celu wyłonienia laureatów konkursu na najpopularniejszego dzielnicowego 2011 roku. Komisja stwierdziła, że ogółem oddano 1583 głosy. Komisja wyłoniła laureatów konkursu, aspiranta Krzysztofa Janiszewskiego, dyrektora dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Mławie, oraz aspiranta Henryka Skórę z posterunku Policji w Szydłowie. Łącznie ci policjanci zebrali 1068 głosów. Celem plebiscytu było również, informacja, czy czujemy się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Spośród złożonych ważnych ankiet 1490 respondentów stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 10 nie czuje się bezpiecznie. Na terenie miasta bezpiecznie w miejscu zamieszkania czuje się 85% respondentów. Nie czuje się bezpiecznie 2%. Natomiast 12% nie udzieliło odpowiedzi. Na terenie wiejskim bezpiecznie czuje się 94,7% respondentów. Mniej komfortowo zaledwie 0,5%. Odpowiedzi nie udzieliło 4,7% respondentów. Osoby wypełniające ankietę proszone były również o wskazanie miejsc najbardziej zagrożonych na terenie Mławy. Wskazano ulicę Sienkiewicza, okolice ulicy Bawilon, Narutowicza i Ordona. Te informacje dla policji są niezwykle cenne. Dziękuję.